niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, kiedy w moich rozmowach w przestrzeni internetu pojawia się słowo Medjugorje, to właściwie od razu też towarzyszą mu komentarze krytyczne wobec moich wypowiedzi, bardzo afirmujące to miejsce, uważane za objawianie się Matki Bożej, takie objawienie bardzo istotne dla czasów współczesnych. I ci, którzy komentują w taki sposób to miejsce, te zdarzenia, twierdzą, że jest to miejsce, gdzie doświadczają przemiany, spowiedzi, nawróceń, uzdrowień. Bardzo wiele osób jeździ tam regularnie, metodycznie, zwłaszcza ze środowisk odnowy w Duchu Świętym czy ruchu charyzmatycznego w Polsce. Natomiast należy badać takie zjawiska zgodnie z tym, co mówi święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale od wersetu 19 do 22, gdzie jest mowa o tym, abyśmy nie gasili ducha, nie lekceważyli proroc, abyśmy badali wszystko, doświadczali i zachowywali tylko to, co jest szlachetne, co jest dobre. Więc zwolennicy Medjugorje twierdzą, że to jest dobre objawienie, że to jest prawdziwe objawienie Matki Bożej. Natomiast ja jako lider charyzmatyczny zetknąłem się, wtedy właśnie początkujący charyzmatyk, zetknąłem się z tym objawieniem na pewno w lecie 1983 roku, kiedy to do Białki Tatrzańskiej, gdzie odbywały się rekolekcje oazowe mojej ówczesnej wspólnoty Nowe Życie z Krakowa, przyjechał ksiądz posługujący we Francji. Ksiądz właśnie przyjechał wprost z Medjugorje. Z całą pewnością nie był Francuzem, tylko pochodził z Ameryki Łacińskiej i opowiadał zafascynowany o tym, co tam się dzieje, a jakie to cudowności, jakie nadzwyczajne zdarzenia, jakie są przesłania Matki Bożej mają tam miejsce. Od tego czasu minęło ponad 40 lat. Tych przesłań z Medjugorje jest ponad około 34 tysiące, przy czym treść przekazywana właściwie jest powtarzana ciągle w ten sam sposób. I jakoś w tamtym czasie nie bardzo mnie to pociągało, chociaż przyjąłem to z zainteresowaniem. Gdzieś zanotowałem w sobie, że jest takie miejsce. Nigdy nie byłem w Medjugorje. Natomiast na początku lat 90., kiedy otworzyły się granice, a zaczął się też taka moda na wyjazdy pielgrzymkowe do Medjugorje. Z mojej ówczesnej wspólnoty nowotarskiej, gdzie byłem liderem, grupa kobiet była zafascynowanych właśnie takimi nadzwyczajnymi objawieniami. I one zaczęły promować najpierw Garabandal. Ja wtedy jakoś musiałem zareagować, ponieważ po zapoznaniu się z treścią i z takimi analizami księdza warszawskiego, było pewne, że to nie jest prawdziwe objawienie Matki Bożej. Później te animatorki w mojej ówczesnej wspólnocie zaczęły promować Vasule Rydem. To jeszcze było przed decyzją Kościoła, rozeznaniem, że też jest to fałszywe objawienie, i następnie promowały Medjugorje. W tamtym czasie już pokazała się książka, którą gdzieś mam, ale nie udało mi się jej znaleźć w moim archiwum, księdza Wójtowicza, Problem Medjugorje. I zawarte tam analizy, to była taka książeczka wydana jeszcze na takim powielaczu, systemem powielaczowym w żółtej okładce. Zawarte tam informacje w zasadzie się nie zdezaktualizowały. Nie chciałbym ich omawiać, ponieważ nie zajmowałem się tą tematyką. Natomiast ksiądz Maciej Glinka, zajmujący się duszpasterstwem Rycerstwa Niepokalanej,
w ramach Bractwa Kapłańskiego Świętego Pisma X. Udostępnił teraz taką swoją jakby relację, bardzo rzeczową, bardzo kompetentną na temat tegoż objawienia w Medjugorje, tego co się tam dzieje, zarówno od strony historycznej, czyli faktów, jak i oceny teologicznej biskupów miejsca, jak i takiego głębszego spojrzenia na rzeczywistość prywatnych objawień. Także myślę, że będzie to bardzo istotne, jeżeli na swoim kanale przedstawię jego opowieść na temat Medjugorje. Bardzo zachęcam do analizy pod tym kątem. Mam przy tym świadomość, że zwolennicy tego miejsca, tego fałszywego objawienia, no raczej są odporni na wiedzę, na fakty, na prawdę. Mimo to ich także zachęcam do skonfrontowania się z tą rzeczywistością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy rycerze, dzisiaj chciałbym krótko dosyć omówić tematykę domniemanych objawień prywatnych w Medjugorje. Choć dla wielu z Was pewnie tematyka jest dosyć znana i nie macie co do niej żadnych wątpliwości, to jednak warto być może w takim dosyć krótkim materiale podsumować wszystko, co wiemy na ten temat, po to, żeby chociażby wytłumaczyć innym, po to, żeby bronić naszych praw wiary i po to, żeby pokazać również na tym przykładzie, na czym polegają z jednej strony objawienia prywatne, te prawdziwe, uznane przez Kościół, ale także na naszym dzisiejszym przykładzie, na czym polegają objawienia, których Kościół nie uzna i nie może uznać. Sprawa Medjugorje jest bardzo istotna, dlatego że jest to miejsce odwiedzane rocznie przez miliony pielgrzymów. Można pielgrzymów brać oczywiście w cudzysłowie, bo nie można nawiedzać oficjalnie miejsca, które jest związane z fałszem. Mówi się tutaj właśnie dlatego też również o domniemanych pielgrzymach. Na pewno Medjugorje znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej odwiedzanych miejsc z pobudek religijnych. I dlatego jest wydarzeniem bardzo zbiorowym. Mówimy o miejscu, które odwiedzają tysiące księży. Mówimy o kilkudziesięciu milionach ludzi, którzy odwiedzili to miejsce, kilkudziesięciu tysiącach księży, którzy odwiedzili to miejsce. Mówimy o stu kilkudziesięciu biskupach, a być może nawet więcej, którzy to miejsce odwiedzili. Więc dlatego sprawa jest poważna. Dlatego, że dotyczy wielu, wielu osób. Być może sami znacie osoby, które były w Medjugorje. Niektóre tego żałują, inne nie. Są osoby, które być może nawet znacie, są pobożne i nie można im przemówić do rozumu na temat prawdy o tym miejscu. A prawda jest bardzo często trudna. Przy omawianiu dzisiejszego tematu chciałbym zacząć chronologicznie mniej więcej od końca. To znaczy od wypowiedzi papieża Franciszka, który stwierdził, zresztą niejednokrotnie, że on w te objawienia nie wierzy. Że on to traktuje trochę jak taki urząd telegraficzny i Matka Boża nie może być takim urzędem telegraficznym. Oczywiście nawiązał do tego, że te objawienia wśród trzech widzących zdarzają się praktycznie codziennie w różnych miejscach, w zależności od tego, gdzie są widzący. Mówimy tutaj już o ponad 50 tysiącach objawień. Więc papież Franciszek z jednej strony mówi o tym, że on w te objawienia nie wierzy, ale z drugiej strony jest zainteresowany tym, żeby otoczyć troską duszpasterską osoby, które tam przyjeżdżają. I tutaj widzimy charakterystyczny dla Kościoła posoborowego rozdźwięk pomiędzy prawdą, pomiędzy doktryną, a działaniami duszpasterskimi. Znaczy widzimy, że te dwie rzeczywistości mogą mieć ze sobą dosyć luźny związek. Ten rozdźwięk zaczął się przemówieniem papieża Jana XXIII na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II.
I później, kiedy mielibyśmy prześledzić chronologię wydarzeń co do Medjugorje, to kardynał Józef Ratzinger, jako prefekt kongregacji nauki wiary, wypowiedział się wielokrotnie w ten sposób, że należy w stosunku do Medjugorje oddzielić prawdę o objawieniu od owocach duchowych związanych z tym miejscem. Będę chciał w dzisiejszym wystąpieniu udowodnić, że zarówno jedna, jak i druga kwestia są nierozdzielne. To znaczy, nie da się oddzielić prawdy. Jeżeli coś jest związane z kłamstwem i to kłamstwo jest powielane, to nie może przynieść na dłuższą metę i w takiej perspektywie, tak jak my rozumiemy w chrześcijaństwie, w Kościele katolickim dobro, nie może przynieść dobra. Oczywiście, mówi święty Paweł, gdzie grzech się wylał, rozlała się również łaska. Ale później mówi święty Paweł, apostoł, czy to znaczy, że mamy grzeszyć? Absolutnie nie, żadną miarą. To znaczy, mówi nam święty Paweł, że tam się rozlewa łaska, gdzie grzech jest wyznany i gdzie grzech jest żałowany. Gdzie mamy do czynienia z żalem, gdzie mamy do czynienia z pokutą. I to właśnie prawda o miejscu Medjugorje ma w nas również wzbudzić tutaj ten żal wielokrotnie za lekkomyślność co do wypowiadania się bądź organizowania pielgrzymek w tamto miejsce. Więc kardynał Ratzinger tutaj również ten rozdźwięk pomiędzy prawdą i duszpasterstwem podkreśla. Mamy wreszcie osobę świętej pamięci biskupa Hozera, który został tam wysłany w 2017 roku jako obserwator, a w 2018 ustanowiony jako wizytator apostolski. No, on był zwolennikiem uznania tych objawień. Tym niemniej jednak właśnie tutaj został wysłany przez papieża Franciszka właśnie w tym celu, żeby się zaopiekować duszpastersko osobami, które tam przebywają. Więc widzimy tutaj, jaka jest charakterystyka, co tak naprawdę może władzy kościelne nie pozwalać na to, żeby przyznać to, co wielokrotnie również w rozmowach prywatnych hierarchowie przyznają, bo ani obecny biskup miejsca Petara Palica nie uznaje, nie znajdziemy żadnych jego wypowiedzi, które stwierdzają, że on uznaje te objawienia, ale znajdziemy wiele wypowiedzi, które mówią, że trzeba po prostu duszpastersko się tym miejscem zająć. Więc to tutaj w pewnym sensie władza kościelna dyspensuje się od odpowiedzi na pytanie, czy te objawienia są prawdziwe. Ale nie jest tak do końca. Dlatego też nasze dzisiejsze spotkanie nie opiera się tylko i wyłącznie na opiniach, na jakichś poglądach, dlatego że biskupi miejsca, to znaczy diecezji Mostar-Dówno, wypowiadali się wielokrotnie na temat prawdziwości tych objawień i były to wypowiedzi nieuznające tych objawień, a wręcz ostatecznie w 1997 roku biskup Radko Perić jasno stwierdził, że na podstawie 16 lat badań, na podstawie różnego rodzaju zjawisk związanych z tym całym wydarzeniem, on stwierdza swoim autorytetem, że constat non de supernaturalitate, czyli że jest nienadprzyrodzonym wydarzeniem. Czyli to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że według tych zatwierdzonych już po soborze kryteriów, po soborze watykańskim drugim kryteriów, władza administracyjna, biskup miejsca może określić, że jest albo wydarzenie nadprzyrodzone, albo nie wiemy, czy jest nadprzyrodzone, albo że na pewno nie jest nadprzyrodzone. I biskup właśnie Radko Perić zmienia decyzję swojego poprzednika z tego stanu niepewności na decyzję odnośnie tego, że to jest na pewno nienadprzyrodzone. I podkreśla, że zawsze od samego początku praktycznie takie było oficjalne stanowisko biskupa miejsca. I nic się tutaj w tej kwestii nie zmieniło. To znaczy, my stoimy na gruncie
tego, że władza kościelna uznała objawienia w Medjugorje jako nieprawdziwe, jako nieautentyczne. Więc żeby narysować kontekst historyczny tych objawień, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mają one miejsce w Bośni i Hercegowinie. Medjugorje jest położone w Bośni i Hercegowinie. Bośnia i Hercegowina to jest taki byt, który jest to państwo, w którym jest wiele wyznawców różnych religii, ale dominującą grupą są muzułmanie. Bierze się to z tego względu, że w XV wieku Bałkany zostają podbite przez Turków. I ten stan rzeczy trwa do XIX wieku. I jedyną grupą religijną, jaką dopuszczają Turkowie do sprawowania duszpasterstwa, są Franciszkanie. I w momencie, kiedy Austro-Węgry odzyskują, zdobywają część Bałkanów, zaczynają tam próbę instalowania struktur diecezjalnych. I od tamtego momentu można powiedzieć, że jest obecna sytuacja konfliktowa pomiędzy księżmi diecezjalnymi, którzy stopniowo rosną liczebnie, a zakonem franciszkańskim, który tam jest obecny od kilkuset lat. I można powiedzieć, że w czasach komunizmu w Jugosławii ten konflikt osiąga swoje apogeum i biskupi miejsca bardzo często są zmuszani do radykalnych decyzji, co do których zgromadzenie franciszkanów nie zawsze chce się podporządkować. Czasem to przeradzało się w absurdalne sytuacje, ale nie będziemy się w to specjalnie zagłębiać. W ogóle też skąd czerpiemy informacje na temat Medjugorje? W języku polskim może tych źródeł jest odrobinę mniej. Tym niemniej jednak są publikacje w języku polskim, z których można zaczerpnąć informacje na ten temat. Mamy książkę księdza Vittorio Guerrera, przetłumaczoną na język polski. Mamy księdza Jana Wójtowicza, który już w 90-tych latach pisze na ten temat. Ale oprócz tego, jeżeli ktoś zna języki obce, to jest książka Eugeniusza Michała Jonesa, który się bardzo poważnie tym tematem zajął, również jeżeli chodzi o autorów związanych z tradycją, mamy Michała Davisa, który też napisał dwie książki na temat Medjugorje w 90-tych latach i w roku 2000 bodajże drugim. I mamy również książkę pana Ivo Chiron. Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany pogłębieniem w tym temacie, to odsyłam do innych autorów. Tutaj nie jesteśmy w stanie poruszyć wszystkich wątków. Więc jeżeli chodzi o tę sytuację konfliktową, ona będzie miała odzwierciedlenie w naszej dzisiejszej historii. Samo objawienie w Medjugorje rozpoczyna się w roku 81. Ale zanim przeniesiemy się do Medjugorje, to cofnijmy się na pewne forum charyzmatyczne, na którym jest obecny pewien misjonarz Emilian Tardif i siostra Bridge McKenna, klaryska. Co mają te dwie postacie wspólnego ze sobą? Otóż one w którymś momencie, jedna i druga osoba, na skutek wydarzeń życia dochodzą do wniosku, że posiadają charyzmat uzdrawiania. I od tamtego momentu, praktycznie w przypadku siostry McKenny aż do dzisiaj, bo ksiądz Emilian już nie żyje, jeździli po świecie i uzdrawiali, w cudzysłowie oczywiście. I na pewnym właśnie forum charyzmatycznym, gdzie byli obecni oni oraz pewien franciszkanin Tomisław Vlasic, przepowiedzieli. Najpierw siostra przepowiedziała ojcowi Tomisławowi, że widzi go na tronie otoczonego rzeszą wiernych, ale natychmiast tutaj i też interweniuje ksiądz Emilian, mówi, że ale nie bój się, posyłam ci matkę. Scena wydaje się dosyć absurdalna, która ma miejsce w maju 81 roku, ale jeżeli spojrzymy na to, co się później dzieje dalej,
to wydaje się to być całkiem ukartowane. Otóż ojciec Tomislav Vlasic w tamtym czasie właśnie podróżuje do Medjugorje. I dziwnym trafem właśnie 24 czerwca 1981 roku grupka młodzieży w Medjugorje doznaje rzekomych objawień. Mówię młodzieży, dlatego że to nie są dzieci. Jeden z nich, z tych rzekomych, z tych osób, które doświadczyły tych rzekomych objawień, ma 10 lat, ale reszta są w wieku od 15 do 17. Także możemy mówić o praktycznie już dorosłych osobach, na pewno nie o dzieciach. No więc ta młodzież, najpierw trzy osoby, Iwanka, Mirjana i Wicka, udając się na wzgórze w Medjugorje, doświadczają jakiegoś widzenia i wołają kolegów, którzy tam przychodzą. Przychodzi tam dwóch chłopaków, mają po 16 lat, mają obydwaj na imię Iwan. No i te dzieci na widok zjawy, tego co widzieli, po prostu się mocno przestraszyły. Dość powiedzieć, że tych dwóch chłopaków, którzy przyszli z workiem jabłek, czy też z koszykiem, nie wiem dokładnie, upuściło te jabłka i uciekło. Jeden z nich później już więcej w tych wydarzeniach nie brał udziału. Tutaj w Medjugorje znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. I w tym kościele pod wezwaniem świętego Jakuba proboszczem był franciszkanin Jozo Zovko. On 27 czerwca, czyli 3 dni po tym pierwszym rzekomym objawieniu, przyjeżdża do Medjugorje i widzi tłum zgromadzony na tym wzgórzu tak zwanych widzeń. I przystępuje do z jednej strony przesłuchań, ale też te przesłuchania, co jest ciekawe, nagrywa. I te nagrania później stanowiły dla wielu badaczy dowód sprawie. Więc ten franciszkanin był podobno nastawiony niechętnie do tych objawień, ale później po kilku dniach wpada na pomysł, żeby dzieci poprosiły objawiającą się postać, żeby nie objawiała się na wzgórzu, tylko w kościele. I według pierwszych przesłań te objawienia miały ustać po kilku dniach, a w momencie, kiedy zostały przeniesione do kościoła, trwały nadal. I mamy w tym momencie już do czynienia ze zjawiskiem, w którym nie jesteśmy w stanie oddzielić tego, co rzekomo widzą widzący, a pobożnością ludzi miejsca, czy miejscowej ludności. I można powiedzieć, że sytuacja zaczyna się rozkręcać. Objawienia rzekome nie mają końca i w przypadku trzech osób trwają podobno do dziś, a w przypadku pozostałej dwójki to już im się Matka Boża podobno objawia tylko raz do roku w jakiś konkretny dzień. No więc ten ksiądz franciszkanin Jozo Zovko, ponieważ mamy czasy komunizmu i każde zgromadzenie jakieś publiczne wyzwalały naturalne zainteresowanie władz w związku z tym z różnych względów, też których nie będę rozwijał, ojciec Zovko trafia do więzienia, gdzie przebywa kilkanaście miesięcy i zostaje wypuszczony tylko pod takim względem, że nie będzie pracował w Medjugorje, ale on zostaje wikariuszem w oddalonym 30 parę kilometrów kościele w Tichalinie i oczywiście z zarządzeń podobno władz, jak i księdza biskupa sobie nic nie robi i dalej utrzymuje kontakt z Medjugorje. To jest dla nas o tyle istotne, dlatego że ten ojciec Zovko z tej Tichaliny
adaptuje figurkę Matki Bożej, figurkę niepokalanej, adaptuje do kultu w Medjugorje i zaczyna się nazywanie tej figurki Stihaliny jako Matki Bożej z Medjugorje. Jest to o tyle dziwne, że na figurce z tej Stihaliny widzimy Matkę Bożą, która depcze węża. Matka Boża przedstawiana, szczególnie na figurce w Medjugorje, nie posiada stóp. Albo jeżeli posiada stóp, stopy, to one są zatopione w obłokach. Takie przedstawienie Matki Bożej jest charakterystyczne dla obrazów pokazujących w niebo wzięcie. Na pewno nie zdarza się w przypadku obrazów, w których Matka Boża się przedstawia albo ma coś do powiedzenia. Pokazuje siebie jako tę, która przekazuje łaski. Albo właśnie jako ta, która ma pod sobą księżyc, albo depcze węża. Więc tutaj to jest zadziwiające. I tak zresztą w widzeniach ta zjawa się przedstawia właśnie, nie posiadająca stóp. Jest to właśnie bardzo dziwne. Jakkolwiek tu trzeba tę właśnie sprawę wyjaśnić, że ta sama figurka Stihaliny można mniemać, że nie ma nic wspólnego z tymi widzeniami, jakkolwiek już w świadomości zbiorowej jest kojarzona z tymi widzeniami w Medjugorje. I tutaj mówiąc o tym ojcu Jozozowko, należy wspomnieć też, że w ten cały proceder jest i było zaangażowanych wielu ojców franciszkanów. Wielu z nich zostało suspendowanych. Ojciec Tomisław Vlasic, który był tym, któremu zostało przepowiedziane właśnie, że otrzyma matkę, tym, który pojawił się w Medjugorje przed rzekomymi objawieniami, sam został najpierw ukarany interdyktem, a w końcu wyrzucony ze stanu duchownego. Założył ruch, w ogóle było wcześniej oskarżany o różne związki z spirytyzmem New Age i sam gdzieś na samym końcu już w roku 2012 założył tak zwany Kościół Jezusa Chrystusa całego świata. W ogóle wielu z tych franciszkanów było zaangażowanych w tak zwany ruch charyzmatyczny, w ruch tak zwany odnowy w Duchu Świętym. I tutaj to miało wpływ na konkretną duchowość, jaką promowali na tym miejscu rzekomych objawień. To są wszystkie takie wątki, które warto nadmienić. Sam ojciec Tomisław Vlasic, już kiedy przyjechał do Medjugorje, wiadomo było, że wtedy jeszcze nie było to powszechnie wiadome, teraz jest, że już wtedy był ojcem dziecka, które miał z pewną siostrą, którą wygonił do Niemiec, aby tam się ukrywała. I on później zresztą jeszcze jak nie był zupełnie spalony, to założył w Parmie taką wspólnotę, gdzie kobiety mieszkały razem z mężczyznami, ale on się cieszył właśnie tym autorytetem i nie od razu można było wszystkie dyscyplinarne decyzje przeprowadzić, a nawet jeżeli jakieś decyzje zapadały, to on sam się im nie poddawał. Mówię tutaj o przykład ten ojca Tomisława Vlasicza jest bardzo taki, można powiedzieć, dobitny. Tym niemniej jednak, kiedy mówi się tutaj o karach kościelnych nakładanych na tych niektórych ojców franciszkanów, trzeba by powiedzieć, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o konflikt parafialny, konflikt diecezjalny. Gdzieś w tle właśnie bardzo często są kwestie doktrynalne, są kwestie właśnie tego pseudomistycyzmu, spirytyzmu, jak to mówi w pismach,
kongregacja przewinienia contra sextum, czyli przeciwko szóstemu przykazaniu, więc nie, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, nie w takim samym nasileniu, ale tutaj nie można mówić o takim zwykłym, prostym konflikcie na zasadzie, że biskup miejsca nie lubi franciszkanów i dlatego nakłada na nich suspensy, interdykty i biskup się na nich uwziął. Tutaj bardzo często można w przypadku zarówno biskupa Pawao Zanicza, jak i Radko Pericza udowodnić troskę jednak o powierzoną im diecezję. Te przykłady pokazują nam mniej więcej ten kontekst samego Medjugorje. Natomiast warto też uporządkować tą naszą wiedzę na temat Medjugorje według schematu rozeznawania objawień prywatnych, jakie tradycyjnie posiadamy w Kościele. Więc chciałbym teraz na podstawie kryteriów rozeznawania objawień prywatnych w sposób taki może bardziej odrobinę rozbudowany pokazać, dlaczego objawienia w Medjugorje nie mogą być prawdziwe. Jeżeli chodzi o pierwsze kryterium, kryterium równowagi psychicznej świadków, tutaj nie jesteśmy w stanie wiele udowodnić. Wiemy, że świadkowie na samym początku tych wizji rzekomych nie byli badani pod względem tej równowagi. Natomiast z tych nagrań, które są i również wielu zeznań świadków, które znajdziemy na przykład w książce pana Eugeniusza Michała Jonesa, świadkowie byli oskarżani o różnego rodzaju zażywanie substancji halucynogennych. Nie wiemy, czy tak było faktycznie. Natomiast tutaj podaję specjalnie źródło, żeby jakby odnośnik do osoby, która taki zarzut stawia. Wreszcie, jeżeli chodzi o drugie kryterium, kryterium prawdomówności. Tutaj praktycznie każdemu z widzących można zarzucić kłamstwo i to wielokrotnie na wielu płaszczyznach. Jeżeli chodzi o widzącą Wickę, ona swego czasu twierdziła, że Maryja jej dzień po dniu od 3 lat praktycznie mówi o swoim życiu. I na pytanie rozmówcy, czy mówiła ci coś o tajemnicy z tych dni, a było to w okolicach Święta Zwiastowania, ona mówi, że coś na ten temat wie i nie wie. I mówi, żeby nie drążyć tematu. Czyli mówimy o sobie, która od 3 lat osobiście rozmawia rzekomo z Matką Bożą i nie wie nic na temat jej zwiastowania. Sama tutaj Wicka też w jednym z rzekomych objawień mówiło o tym, że Matka Boża chce planu budowy Centrum Duszpasterskiego i tutaj doszło do, można powiedzieć, takiego braku koordynacji z księdzem Sławko Barbaliciem, który w stosunku do sponsorów z Holandii napisał, że to była jego decyzja. Takich błędów koordynacyjnych było całkiem sporo w przypadku tego rzekomego objawienia. Jeżeli chodzi o widzącą Mirianę, to na przykład ona mówiła, że tutaj w czerwcu, że jeszcze 3 dni Matka Boża się będzie objawiać. I 3 dni minęły i objawienia trwają aż do dzisiaj. W ogóle trzeba tutaj przyznać biskupowi miejsca, biskupowi Pawao Zaniczowi, że od razu starał się problem wyjaśnić. Już miesiąc po rozpoczęciu tych rzekomych objawień przystąpił do badania świadków. I to badanie rozpoczyna się od kłamstwa, bo tak zwana widząca Marianna najpierw przysięga według biskupa, według relacji późniejszej biskupa, najpierw przysięga na Ewangelię, że będzie mówić prawdę, po czym rozpoczyna się wywiad i rozpoczyna go od słów: kiedy poszliśmy szukać owiec i proboszcz miejsca, który jest obecny, natychmiast ją poprawia. Mówi, kiedy szłyście na wzgórze palić papierosy,
I na to właśnie Mirjanna się żachnęła i prosi o wybaczenie. I biskup wtedy się orientuje, jak przysięgałaś na Ewangelię, a teraz zaczynasz od kłamstwa. Oczywiście parafrazuję słowa biskupa, ale takie zdarzenie ma miejsce na początku samych wywiadów. I tutaj właśnie ta historia jest pełna eufemizmów. Tak? Iwan z Iwanem zbierali jabłka. Otóż według wielu zeznań świadków mamy tutaj do czynienia z taką dosyć poważną kradzieżą. To nie chodzi o jakieś jedno jabłko, tylko chodzi o sporą ilość tych jabłek. Tak samo tutaj. Nie ma tutaj miejsca, nie chodzi tutaj o żadne szukanie owiec. Więc jeżeli chodzi o innych widzących, na przykład Marię, tutaj ona była bardzo wcześnie już, w latach 80. rozpoczęło się podróżowanie tych rzekomych widzących po świecie. I na przykład Maria była w Alabamie u takiego pana, który się nazywa Terry Colofrancesco. Tam miała oddać nerkę bodajże swojemu kuzynowi. Ten pan Terry Francesco założył tam właśnie taką fundację o nazwie Caritas, która się przede wszystkim zajmowała promocją Medjugorje. I rzekomo na działce, którą ten pan wykupił, Maria została poproszona, żeby również tam Matka Boża się objawiła i rzekomo tam miały miejsce również zjawy. To miejsce stało się znane z tego i rozpoczęły się do tamtego miejsca pielgrzymki. Oczywiście pielgrzymki, które natychmiast zostały zaopiekowane przez konkretne interesy i te pielgrzymki oczywiście zaczęły przynosić dochody. Więc widzimy tutaj w przypadku zarówno samych widzących, jak i wielu osób, które zaangażowały się w promowanie Medjugorje, widzimy tutaj rozwój interesu. W latach 90. ta ilość różnego rodzaju organizacji, różnego rodzaju wspólnot w Stanach Zjednoczonych można liczyć w setkach. Tak samo w Australii, na świecie. Przypuszczam, że mówimy tutaj o tysiącach. Zresztą sam problem komercyjnego zagospodarowania Medjugorje, jak również i na całym świecie samego zjawiska, no wiele osób tutaj wprawił w zastanowienie. Sam ojciec wspominany Zofko już na samym początku wykazywał oburzenie z tego powodu. Więc jeżeli chodzi o innych widzących, tutaj wspomniany Iwan obiecywał znak, zresztą podobnie jak inni widzący, czyli to jakby ten cud potwierdzający prawdziwość objawień. To była sytuacja, w której biskup chciał te znaki porównać, więc oni mieli napisać na kartce ten znak, jak on miałby wyglądać. No i w którymś momencie dwoje widzących powiedziało, że rzekomo Matka Boża zabroniła coś pisać na ten temat, no ale Iwan na przykład napisał. Widocznie był jakiś tutaj kolejny błąd komunikacyjny, no i przekazał w kopercie ten znak. Tutaj trzeba powiedzieć, że jak w ogóle te objawienia są przekazywane. Otóż widzący spotykają się na rzekomym objawieniu. Później jest takie osobne spotkanie, gdzie oni wypowiadają to, co się dzieje. Następnie mamy tutaj taki etap cenzorski, to znaczy franciszkanie, którzy tam są obecni. Te treści rzekomo pozbawiają, te treści przekształcają, aby były zrozumiałe, aby nie zawierały błędów wynikających z ludzkich jakichś tam naleciałości. Tak naprawdę widzimy, że możemy tutaj mieć do czynienia z takim sprawnym mechanizmem tego, żeby jest to ryzyko, żeby to, co dana osoba nieznająca teologii,
ale też projektująca wydarzenie, aby to, co mówi, nie było, nie wyglądało na absurdalne. Niestety, a może na szczęście, tych absurdów nie dało się uniknąć. I faktycznie wiele autorów się dziwi, że wobec tych wielu różnych absurdów fenomen trwa dalej i można powiedzieć, ma się dobrze. Że wydawałoby się, że te różne takie sytuacje absurdalne spowodują zamknięcie tego interesu. Ale oprócz sytuacji absurdalnych mamy do czynienia również z takimi dosyć poważnymi. Na przykład to, że widzący wypowiadali się, że widzą, że pani przedstawia się jako wiatr. Mówi, że jestem wiatrem. Wiatr to jest znak Ducha Świętego. I tutaj to jest niebezpieczne, dlatego że widzimy, że sugeruje się tak, jakby Matka Boża sobie przysposabiała znak osoby Trójcy Świętej. Mamy do czynienia z różnego rodzaju innymi zjawiskami, które mogą udowadniać, że to nie pochodzi od Pana Boga. Więc jeżeli chodzi o kryteria objawień prywatnych, jeżeli chodzi o prawdomówność, udowodniliśmy, że tutaj nie mamy do czynienia absolutnie ze szczerością osób widzących. Jeżeli chodzi o cud, który miałby być potwierdzeniem tego, że mamy do czynienia tu z czymś nadprzyrodzonym. Widzimy, że ten cud, ten znak miał się pojawić. Najpierw miał się pojawić 3 lipca 1981 roku. Później w sierpniu rzekomo zjawa mówi, że to ma być wkrótce. 2 dni później mówi, że jeszcze cierpliwości. A na sam koniec w grudniu, że na Boże Narodzenie, a w styczniu, że jeszcze później. Trochę to jest przypomina tą sytuację proroków Bala, których Izajasz wyzwał, których Eliasz, przepraszam, wyzwał na pojedynek, którzy mieli prorokować i nic z tego nie wynikało. Więc cudu tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o uzdrowienia, tutaj pewien karmelita, ojciec René Laurentin, wielki zwolennik tych objawień, też w kręgach posoborowych ceniony mariolog, tutaj porównywał Medjugorje z Lourdes i on sam zebrał 56 takich dowodów rzekomych uzdrowień i wysłał do Lourdes, do komisji, która się zajmuje badaniem uzdrowień, i komisja powiedziała, że to, co zostało przesłane, nie stanowi żadnego materiału. To były przypadki nieudokumentowane ani przez świadectwa lekarzy. Nie było nic takiego, co stanowiłoby materię do tego, żeby takie uzdrowienia uznać. Więc nie mamy tutaj do czynienia z żadnym cudem, z niczym takim spektakularnym. Jeżeli chodzi o kryterium wiary, popatrzmy na tylko niektóre z tych kilkudziesięciu tysięcy wypowiedzi zjawy. Wszystkie religie są równe przed Bogiem w 81 roku. Nie rozporządzam wszystkimi łaskami. Jezus woli, abyście swoje prośby kierowali bezpośrednio do Niego, a nie przez pośrednika. Czyli ten tytuł pośredniczki wszelkich łask jest tutaj zanegowany. W Bogu nie ma podziałów ani religii. To wy na świecie stworzyliście podziały. Eklezjologia kościelna tutaj nie istnieje. Tak jakby Pan Jezus Chrystus nie założył kościoła. I wiele, wiele innych różnych wypowiedzi, które były banalne, które nie posiadały żadnej wzniosłości, albo które rozsądzały sprawę w stylu tego, kto zdobędzie tytuł mistrza Chorwacji w piłkę nożną. Albo rzekomo Matka Boża, która dziękuje tej młodzieży, że przyszli. Pewnego dnia na przykład, gdy Miriana czekała na dziewicę, ujrzała światła, ze światła wyszedł diabeł przebrany za rysy i szaty Maryi, ale miał ciemną, okropną twarz.
Po chwili przeszła Najświętsza Panna i powiedziała do niej: przykro mi z powodu tego. Jest to jakaś po prostu aberracja na temat tego, jak miałoby wyglądać faktycznie objawienie się Matki Bożej. Również zjawa podważała autorytet Kościoła. Na przykład w 83 roku w czerwcu powiedziała tak: powiedz ojcu Zaniciowi, że proszę o jego pilne nawrócenie w związku z wydarzeniami w parafii Meczugorje. Przesyłam mu przedostatnie ostrzeżenie: jeśli się nie nawróci lub nie nawróci się, dotknie go mój wzrok oraz wyrok mojego syna Jezusa. Również widzący, powołując się na zjawę, wielokrotnie bronili ojców franciszkanów, którzy dopuszczali się w swoim zachowaniu różnego rodzaju skandali. Na przykład Wicka 13 razy twierdziła, że ojciec Iwica Wego jest niewinny, a że biskup, który właśnie go karze suspensą, jest bez miłości. Czy widzimy tutaj, akurat w tych sytuacjach możemy udowodnić, że akurat biskup kierował się rzeczywiście miłością. To znaczy odsuwał, przynajmniej starał się odsunąć od posługi osobę, która sieje publiczne zgorszenie. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o kolejne kryterium, czyli o posłuszeństwo, jak było wcześniej pokazane, mamy tutaj wielokrotnie do czynienia z nieposłuszeństwem. Sam biskup Radko Perić był w 1995 roku porwany przez mieszkańców i umieszczony w jednym właśnie z jednej z kaplic franciszkańskiej, aż do momentu, kiedy się tam nie pojawili żołnierze ONZ-u. Również franciszkanie swego czasu przejęli jakiś kościół, zamknęli się tam po to, żeby podobno udzielać sakramentów bierzmowania. Także tutaj można powiedzieć, ta historia nieposłuszeństwa jest bardzo długa. Jeżeli chodzi o kryterium świętości, jak było już powiedziane, wielokrotnie wypowiedzi, zjawy są banalne. Objawienie nie ma jakiegoś konkretnego końca. Nie wiadomo do końca, na czym polega to przesłanie. Często zdarzają się sytuacje absurdalne, a co również warto nadmienić, pierwsze objawienie wywołało w widzących strach. Czyli tutaj nie mamy do czynienia z naturalną taką pobożnością, wzrostem pobożności. Niektórzy się powołują na owoce. Może tam jest coś nieodpowiedniego, coś tam się wydarzyło pomiędzy tymi franciszkanami a biskupem. Może coś nie jest idealnego w życiorysie widzących, ale spójrzmy na owoce. Ludzie przyjeżdżają, ludzie się modlą. No właśnie, mówi się o owocach, a spójrzmy na owoce, jakie widzimy u widzących najpierw, czyli to kryterium owoców wśród widzących. Otóż można pokazać, że tutaj nie ma żadnego ani spektakularnego przypadku nawrócenia, ani jakiegoś przypadku z pobożności, a mamy tutaj wręcz bardzo często historie, które kończą się źle i tragicznie. Spójrzmy na owoce w końcu dla społeczności. Być może poza jakimiś zyskami ekonomicznymi, spójrzmy na to, jak się rozwija katolicyzm w Bośni. Otóż katolicyzm nieustannie, i to również od objawień, jest w Bośni w odwrocie, nawet jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o katolicyzmie takim deklaratywnym. I to zarówno co do liczb bezwzględnych, jak i co do udziału w społeczności. Na przykład od roku 2011 do 2021 liczba katolików w Bośni spadła o 7 punktów procentowych, z 15 na 8. Jeżeli chodzi o Chorwację, jest może nie tak, ale również podobnie. Nie widać tutaj po prostu owoców dla społeczności lokalnej. Wreszcie spójrzmy na owoce, czyli to przedostatnie kryterium, na owoce dla Kościoła.
Mówi się o ludziach, którzy się tam udają, ale nie mówi się o tym, że są udokumentowane sytuacje spirytyzmu, pseudomistycyzmu, New Age. I jakby ten ogon szatana, którego żeśmy tam zlokalizowali w różnych miejscach, gdyby tak pociągnąć, to by się okazało, że tych wątków jest znacznie, znacznie więcej. I one są również udokumentowane w książkach, między innymi, które podawałem. No i spójrzmy tutaj wreszcie na to ostatnie kryterium, czy na kryterium właśnie tego szatana jako małpy, która wykorzystuje prawdziwe wydarzenia po to, żeby unieważnić właśnie prawdziwe objawienia, właśnie prawdę objawioną. Parafia w Medjugorje jest pod wezwaniem świętego Jakuba, tam gdzie mają miejsce objawienia. Kiedy weźmiemy sobie pod uwagę, że większością religijną w Bośni są muzułmanie, to natychmiast przychodzi nam na myśl sytuacja z Hiszpanii, tego świętego Jakuba, który wspierał Hiszpanów w tym, żeby odbić Półwysep Iberyjski z rąk muzułman. Nic takiego tutaj nie ma miejsca. Sami widzący używają tutaj, jedna z widzących na samym początku tych widzeń używa wody pobłogosławionej przez własną matkę do tego, żeby skropić miejsce. To jest, nawiązuje do tego, że święta Bernadeta Subiru właśnie wodą święconą pokropiła miejsce, gdzie się udała, żeby zobaczyć Matkę Bożą. Więc widzimy tutaj ten dysonans, właśnie woda pobłogosławiona przez matkę i święta Bernadeta. Wreszcie okazało się z tych przecież rozmów z widzącymi, że zanim się te objawienia miały miejsce, jedno z nich na pewno czytało książkę o objawieniach z Lourdes. Kto im tę książkę przekazał, czy same wpadły na ten pomysł właśnie czytania objawienia z Lourdes, możemy chyba się domyślać, jak to było. Wreszcie w tych objawieniach z Medjugorje podawane są takie przykłady, że to błogosławieństwo, które tutaj jest udzielane, mówimy tutaj oczywiście o tak zwanych chrztach w Duchu Świętym, o tak zwanych właśnie nakładaniu rąk, które ma znamiona takiego parodiowania, udzielania święceń kapłańskich. Więc tutaj są te orędzia różnego rodzaju. Widzimy, że tutaj to jest takie próba nawiązywania do znanych już w historii Kościoła przypadków, a jednak to prawie robi tutaj ogromną różnicę. Więc idąc przez te wszystkie 10 kryteriów, można z łatwością stwierdzić, że to objawienie nie może być prawdziwe i nie możemy dać się zwieść takim właśnie zapewnieniom, że oto może coś jest nie w porządku, ale przecież ludzie się tam modlą, przecież są konkretne owoce duchowe. Otóż te owoce są wątpliwe i muszą być w wielu przypadkach nieprawdziwe, chociaż też trzeba podkreślić, że do Medjugorje często się wybierają pobożni ludzie i jeżeli ktoś jest wierzący i modli się, to nic dziwnego, że w jego życiu zdarzają się różne jakieś dobre owoce. Tym niemniej jednak ze względu na to, co było powiedziane, trzeba jasno powiedzieć, że i to nie jest wcale opinia jakaś prywatna, tylko to jest stanowisko potwierdzone przez kompetentną władzę kościelną, która miała wszelkie nie tylko przesłanki, ale dowody, żeby takie stanowisko zająć, że to jest miejsce, w którym Matka Boża się nie objawia. I jest to miejsce, do którego zwyczajnie pielgrzymować nie można. Można się tam udać w jakichś tam celach prywatnych, wycieczkowych, aczkolwiek
na pewno nie mogą być to cele religijne, przynajmniej nie dla osoby, która ma świadomość tego, co tam się wydarzyło i co tam dalej ma miejsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.